Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, nazywam się Paweł Kula, a w dzisiejszym odcinku porad Tips and Tricks zaprezentuję Państwu, jak w narzędziu Design Collaboration na Autodesk Construction Cloud przygotowywać paczki konkretnych branż, które później są udostępnione w przestrzeni współdzielonej i mogą być konsumowane przez inne branże i wykorzystywane do pracy na własnych modelach. Ja tutaj na potrzeby tej prezentacji przygotowałem projekt, w którym już są przygotowane cztery zespoły. Każdy zespół pracuje, że tak powiem, na własnych materiałach. Ja tutaj będę z poziomu zespołu MEP przygotowywał paczkę zawierającą konkretne modele. Jak widzimy tutaj na osi czasu naszego zespołu, że w dniu dzisiejszym tutaj został dołączony dodatkowy plik w wersji pierwszej i tutaj w tym miejscu mam taką opcję jak utwórz pakiet. Kiedy w nią kliknę, on mi pobiera, co zasadniczo mógłbym tutaj ciekawego stworzyć, co tutaj mógłbym przygotować. Do wyboru mam takie opcje jak zestawy. Są to zestawy opierające się na tym, jakie są zestawy ustawień publikacji danego modelu Revit. Mogę również zaznaczyć po prostu cały konkretny model. Ja tak właśnie tutaj to zrobię. A dodatkowo mogę tutaj dodać dokumenty, bo ja na przykład w tym naszym pięknym folderze MEP mam przygotowany jeszcze cały komplet arkuszy, które również chciałbym udostępnić do pracy innym członkom mojego zespołu. Takie coś w tej chwili dodaję, mówię, zaznaczony mam właśnie ten model, te dokumenty. Mogę od razu zaznaczyć ten zestaw. Ja w tym momencie już widzę, że tutaj mam dodatkowe 30 arkuszy. Mówię, zapisz. I tak naprawdę tutaj już jest zapisany zestaw, który mamy. Nie muszę go używać w tej chwili, ale taki zestaw taką potencjalnie paczkę mogę po aktualizacji plików na chmurze udostępniać wielokrotnie. Natomiast teraz, kiedy już mam to zapisane, mogę czekać, aż mi się tutaj to obrobi, będzie dostępne do widoku, natomiast ja już w tej chwili mogę powiedzieć udostępnij i nazwać ten pakiet na przykład MEP 16 stycznia 2024. Mogę dodatkowo w ogóle w jakiś specjalny sposób opisać najnowsza wersja HVAC i wiem, udostępnię. Już teraz na osi czasu pojawia nam się tutaj właśnie już przygotowany pakiet. W efekcie utworzenia tego pakietu, kiedy teraz wejdziemy sobie na poziom doksów, to w folderze Shared, tym z automatu utworzonym jako przestrzeń współdzielona, w moim podfolderze MEP, okaże się, że wszystkie te pliki, które właśnie udostępniłem jako paczkę, pojawiły się tutaj właśnie z datą 1352, czyli w tym momencie, kiedy to zostało zrobione. Jak to wygląda teraz z perspektywy innych zespołów? W tej chwili jestem dalej w zespole, więc przejdę sobie do zespołu architektura. Zespół architektura nie widzi na osi czasu zespołu MEP tych kwadratów, które tutaj widzieliśmy, które oznaczają pojawiające się pliki rewitowe, pojawiające się modele ten w ich prywatnym folderze. Natomiast zobaczy tutaj, że pojawiła się paczka, którą właśnie może skonsumować. To zielone kółeczko to jest przygotowana paczka. Fakt, że jest puste, oznacza, że nie została ona jeszcze skonsumowana. Mamy możliwość tutaj zajrzenia do tego zestawu. Możemy się dowiedzieć, co w nim, możemy dowiedzieć się, jakie w nim są zestawy, jakie modele, jakie dokumenty, ewentualnie istniejące wewnątrz zagadnienia, gdyby takie istniały. Możemy je również przeglądać, zajrzeć do tego konkretnego modelu, który tutaj posiadamy. I w tym momencie, jeżeli nas to interesuje, jeżeli uważamy, że to jest coś dla nas konkretnie przydatnego, to wystarczy nam wybrać opcję użyj. Co się stanie w tym momencie? On mnie informuje o tym, że ten pakiet zostanie użyty. Cała ta paczka zostaje przez architektów użyta. Ten nasz piękny
ten nasz piękny pakiet staje się już pełnym kółkiem. Mamy informację, że wzięliśmy paczkę przygotowaną przez mepowców zieloną. Gdybyśmy tutaj mieli to zwinięte, to byśmy widzieli to po kolorze, rozpoznawali, jaka to jest paczka. I teraz z kolei, kiedy wejdziemy sobie do doksów, już w architekturze, w moim folderze consumed, pojawia mi się folder MEP, w którym mam wszystkie te pliki, o które nam chodziło. Dzięki czemu ja jako architekt mogę sobie spokojnie, mimo tego, że nie mam dostępu potencjalnie do folderu MEP, mogę sobie do swojego modelu pliku architektonicznego podczytywać już spokojnie instalacje, których bym potrzebował. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.